Już kilkadziesiąt tysięcy osób wystąpiło o kredyt mieszkaniowy na 2%. Sporo podpisało umowy, ale słyszymy, że może wkrótce zabraknąć na niego pieniędzy, a z drugiej strony, że będzie kredyt jeszcze korzystniejszy, bo w ogóle bez oprocentowania. Jakie rozwiązania są realne, które ryzykowne i czy właśnie tą drogą iść do poprawy sytuacji mieszkaniowej? O tym porozmawiamy. Anna Grabowska, witam Państwa i zapraszam na debatę. Popularność bezpiecznego kredytu 2% czterokrotnie zdążyła już przekroczyć plan na 2023 rok. Z tygodnia na tydzień podpisywano coraz więcej umów. Standardem było podpisywanie nawet 600-700 umów w przeliczeniu na dzień roboczy, co przekłada się na ogromne sumy. Przeciętna wartość preferencyjnego kredytu wynosiła 402,5 tysiąca złotych. To są spełnione marzenia już 14 tysięcy rodzin, a 50 oczekuje na to, że rzeczywiście kupi mieszkanie w ramach tego programu. To był strzał w dziesiątkę, już dzisiaj to widać. Bezpieczny kredyt 2% to oferta rządu na zakup pierwszego mieszkania dla osób do 45 roku życia. Gwarantuje stałe oprocentowanie kredytu przez 10 lat. W skali rocznej na każde 100 tysięcy kredytu zaoszczędzamy 1000 zł. Single mogą wnioskować o 500 tysięcy złotych, a małżeństwa lub rodzice z dziećmi o 600 tysięcy. Przy założeniu, gdzie klient bierze obecnie kredyt 530 tysięcy, rata jest 2200 zł, więc to naprawdę jest bardzo, bardzo korzystnie wychodzi, nawet lepiej niż wcześniej, w tych dobrych czasach. Rząd, tworząc program mieszkaniowy, spodziewał się, że w 2023 roku cała wartość kredytów z programu wyniesie 3,2 miliarda złotych. Tymczasem plan został przekroczony niemal czterokrotnie, a do końca roku zostały jeszcze 2 miesiące. To może być ostatni moment na skorzystanie z programu. A ja witam gości debaty. Mariusz Ademek, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Hubert Gąsiński, uczelnia WSB Merito i ekspert do spraw bankowości. Dzień dobry. Dzień dobry. Arkadiusz Pączka, wiceprezes Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Semeniuk, specjalista do spraw nieruchomości, analityk rynku mieszkaniowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkich Państwa serdecznie witam. Otóż będziemy rozmawiać przede wszystkim dzisiaj o programie, o tym kredycie na 2%. To jest stosunkowo nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że on obowiązuje pół roku, tak? Niecałe nawet. No i dla jednych jest to rzeczywiście program, który spełnia marzenia, realizuje ich cele związane z własnym mieszkaniem, ale dla innych jest to jednak rozwiązanie, które ma pewne luki pozwalające co sprytniejszym te luki wykorzystywać. No ale ostatnio pokazała się taka ciekawa informacja, że pieniędzy starczy na jeden miesiąc. Ja bym chciała, żebyśmy to wyjaśnili, jeden miesiąc przyszłego roku. Przede wszystkim, czy rzeczywiście tak, na czym to polega? No bo gdyby tak było, to doktora Gąsińskiego kieruje oczywiście to pytanie, gdyby tak było, to by oznaczało, że ta zasada kto pierwszy, ten lepszy znalazła zastosowanie, chociaż miało tak nie być, to po pierwsze. Tutaj może trzeba to sprecyzować, tą wypowiedź Pani, a mianowicie na ten rok w budżecie nie było przewidzianego żadnego limitu dotyczącego wsparcia, więc można było składać wniosków, ile jest chętnych na rynku, a na przyszłym roku jest określona w budżecie państwa określona kwota, którą może być przeznaczona na te wsparcie dla ludzi, którzy kupują pierwsze mieszkanie. I teraz to powoduje, że w zależności od tego, kiedy się wykorzysta ten limit, tak, przystępny, no to w momencie, jak skończy się limit, to nie będzie środków na wsparcie. No i skąd te takie wyliczenia, że tylko na miesiąc wystarczy? Biorąc pod uwagę liczbę składanych wniosków i podpisywanych umów, to zapotrzebowanie jest i ten popyt jest tak olbrzymi, że po dokonaniu takiej bardzo prostej prognozy, przełożenia tych środków, które są przeznaczone na przyszły rok, patrząc przez pryzmat przyjmowanych wniosków i analizowanych wniosków kredytowych, szacowane jest, że ten limit może się wykonać
skończyć w styczniu, skończy się ta kwota, ale to też jest uzależnione od tego, w jaki sposób banki będą procesować wnioski i klienci składać wnioski kredytowe. Więc to tak, dokonując takiej zdroworozsądkowej, bardzo szybko jego szacunku, prognozy, to może to się skończyć w styczniu bądź w lutym. No to wtedy wszystko by tak rzeczywiście było. A ile tych wniosków jest? Jakie to? Tu usłyszeliśmy, że 400 kilka tysięcy to jest przeciętny kredyt. Tak rzeczywiście? Tak, przeciętny kredyt jest 400, średnia kwota kredytu jest 400 tysięcy złotych, a wniosków jest już rozpatrzonych w dziesiątkach tysięcy sztuk i banki przeprocesowują te wnioski kredytowe. Ile trwa to mniej więcej taki proces? No to jest uzależnione od banku, który wszedł i od osadu wniosków, które są rozpatrywane, ale zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym ten wniosek musi być rozpatrzony w ciągu 21 dni roboczych. Zdarzają się sytuacje takie, gdzie banki nie nadążają z przepracowaniem tego wniosku, ale to są sporadyczne przypadki, które są rozpatrywane indywidualnie, więc myślę, że ten proces jest sprawny i klienci się cieszą dużym zainteresowaniem. Padają do tej wielkości, te liczby 21 dni, nie chciałabym, żeby wszyscy pobiegli teraz, żeby zdążyć przed styczniem, bo to też to nie do końca o to chodzi. Tak? Myślę, że ten, to ja powiedziałem ustawowo, jak to wygląda, ale myślę, że tak sobie tak w skrócie powiem, że w stosunku do okresu kredytowania ten rozpatrzenie wniosku to jest naprawdę bardzo szybko, więc to jest sprawnie, więc trzeba się to chwilę uzbroić w cierpliwość i te złożone wnioski na pewno będą przeprocesowane. Tutaj bardziej większą bolączką jest kwestia ta związana z tym przyszłorocznym limitem, który jest ustalony i to jest klucz tematu i w zależności od tego, jak dużo będzie tych wniosków, to może dla niektórych nie starczy tych środków i to trzeba powiedzieć wprost i otwarcie. No właśnie, no dobrze, to teraz już Arkadiusz Pączka ma głos odnośnie oczywiście także oceny tego rozwiązania, ale ja tylko powiem, że ja tam wspomniałam, tak napomknęłam o tych pewnych lukach, czy nie doróbkach, bo myśmy tutaj też o nich rozmawiali, że może warto by było niektóre z nich ewentualnie pozamykać przed tymi co cwańszymi osobami, ale pojawiają się też takie opinie ekonomistów i to nie od dzisiaj absolutnie, że ten kredyt, ja teraz cytuję, to nieuzasadniona redystrybucja pieniędzy od jednych Polaków do drugich i tam jakieś skrajne przykłady, że emeryt finansuje zakup mieszkania młodej pracującej osobie. Znaczy, jeżeli przełożymy to oczywiście na to, jak to wygląda, no to coś takiego może mieć miejsce, bo jeżeli ten emeryt płaci podatki, a to jest dofinansowane z budżetu państwa, budżet państwa to podatki, no to można gdzieś tak do tej drogi dojść. No ale z drugiej strony, skoro tak, bo to byłoby bardzo przeciwko temu rozwiązaniu, argument byłby przeciwko temu kredytowi na 2%, ale z drugiej strony pada propozycja kredytu na 0%, padła w kampanii, czyli Koalicja Obywatelska tutaj mówiła o jeszcze bardziej dalej idącym rozwiązaniu, czy to byłby, nie wiem, inny kredyt, na przykład taki kredyt z limitami jakimiś, że przez to lepszy? Pamiętajmy, że jednak w umowie koalicyjnej pomiędzy tymi trzema partiami nie ma nic słowa o kredycie na 0%. Jest ale była taka mowa. Pewnych działaniach, które zostaną podjęte w zakresie polityki mieszkaniowej. Bardzo ogólnie dosyć, bo tam nie ma precyzyjnie nic określonego, czy to chodzi o wsparcie młodych osób, czy chodzi o sam produkt kredytu 0%. Mam takie wrażenie, że pomału przyszła koalicja rządowa wycofuje z kredytu 0%. To też patrząc to co, przez zostawi pryzmat, ten na 2% i dofinansuje? Ten na 2% trzeba jednak, patrząc przez to, co powiedział mój przedmówca, on zostanie na 2024 rok wykorzystany. Jednak mam takie wrażenie, że będziemy świadkami, kiedy w Sylwestra będą jeszcze pracownicy banków w ostatniej godziny składać te wnioski. No bo trzeba sobie jasno powiedzieć, zapotrzebowanie na mieszkanie jest zawsze bardzo duże. Ten produkt spotkał się z dużym zainteresowaniem. Abstrahuję od tego, czy on był w dobrym miejscu na rynku przedstawiony. Czy ministerstwo nie doszacowało ilości składanych wniosków? Bo to też takie pytanie się pojawia. Czy został źle skrojony pod kątem wartościowym? Bo zostanie najprawdopodobniej wykorzystany rok 2024. I trzeba się zmierzyć z sytuacją taką, że on nie będzie przedłużony raczej. W mojej opinii tego produktu na rynku w 2024 roku nie będzie. I trzeba się zmierzyć wtedy z wyzwaniem, jak podejść do tematu polityki mieszkaniowej, czy to poprzez działania regulacyjne, chociażby tematy związane z uwolnieniem gruntów, bo pamiętajmy jedno, no jest duża podaż, jest duży popyt. Duży popyt, tak, właśnie. Podaży dużej podaży nie ma. Nie, tak. I to jest ten problem, że te ceny dzisiaj, jak zobaczymy po niektórych ostatnich danych z dużych miast, to są dwucyfrowe ceny wzrostu mieszkań.
I raczej nie sądzę, żeby coś się zmieniło w 2024 roku. Jednak analitycy wskazują, że ceny mieszkań będą wzrastały. No to skoro mamy analityka, to pan Piotr Semeniuk ma głos, oczywiście. Ja staram się zwykle prostować, jak słyszę o wzroście cen mieszkań, bo zwykle to się pojawia w takim oto kontekście, że się nie rozróżnia cen nominalnych i realnych, nie? To znaczy te wzrosty, które my mamy, to są wzrosty nominalne i w ujęciu realnym czyli mieszkania w tym roku i w zeszłym roku taniały. I w tym sensie ja się nie zgadzam z takim... Niech pan wytłumaczy, bo tego nikt nie rozumie. Czy chodzi panu o propozycje cenowe, jakie padają, a realnie szanse na sprzedaż... To trzeba odnosić do inflacji, tak? Jeśli cena mieszkania jest jakimś dobrem, jeśli ono drożeje wolniej niż inflacja, to realnie tanieje. I przez ostatnie lata, mówię o 10-15 latach, ceny mieszkań w Polsce rosły w ujęciu realnym, natomiast ten rok obecny i poprzedni, to oczywiście nie ma jeszcze pełnych danych, ale najpewniej i ten i przeszły rok to są spadki w ujęciu realnym. Ale chyba wszyscy się ze mną tutaj zgodzą, że mieszkanie nie jest inwestycją krótkoterminową, więc nie należy raczej patrzeć na ceny 2 lata. Tym bardziej wtedy należałoby patrzeć na ceny realne, bo skoro mieszkanie jest inwestycją długoterminową, tym bardziej broni przed inflacją i tym bardziej, jeśli ono realnie tanieje, to znaczy, że te wzrosty tak naprawdę są iluzoryczne, więc jeśli się słyszy, że ten program podbił ceny mieszkań, to ja jestem zwykle dość sceptyczny, bo one i tak nie rosną, przynajmniej nie rosną, a najpewniej spadają w ujęciu realnym. A to, co ten program zrobił, no to on rzeczywiście odblokował podaż, bo liczba wniosków o pozwolenie na budowę składanych w momencie, kiedy się deweloperzy dowiedzieli o tym, że ten kredyt ruszy, no to po prostu odbiła w ciągu kwartału o 300-400% versus poprzednie miesiące. Jeżeli chodzi o deweloperów, no bo tak, poczuli zysk. Ale pamiętajmy o procesie, jak on jest długi proces, kiedy te mieszkania dopiero będą na rynku, no to jest kilka lat. Mm-hmm. To nie jest tak, że w ciągu 12 miesięcy. Ja myślę, że powinniśmy to powiedzieć, bo ktoś, kto nas słucha, a pan teraz powiedział, to ceny spadają, no to jakby trochę pomyśli sobie, patrzę na to, za ile mogę kupić to mieszkanie, za ile mogłem kupić rok temu, no to co ten pan tutaj opowiada, to ja tak powiem ładnie. No bo jakby generalnie cena za metr kwadratowy na przykład w Warszawie, w jednej z dzielnic sypialni na przykład przekracza 17 tysięcy, jeszcze niedawno było to 15, 12 tysięcy i tak dalej. No to jednak jest drożej. No, no jasne, to trzeba do inflacji odnosić, tak? No jeśli masło drożeje o 500% w ciągu 5 lat, a mieszkania drożeją o 80%, no to znaczy, że te mieszkania tak naprawdę mają jeszcze sporą przestrzeń na wzrosty, więc w tym sensie... Czyli pan zakłada, że jeszcze ceny będą rosły? Ja nie wiem, znaczy, bo jeśli rzeczywiście ten program przestanie działać, a jest to całkiem prawdopodobne, no to jest jednak impuls podażowy i to sprzyja zasadniczo wzrostowi cen, natomiast ciężko przewidzieć, jak się będą zachowały ceny, bo równie dobrze można sobie wyobrazić taki scenariusz, że w momencie, kiedy ten program zostaje wstrzymany, deweloperzy przestają czy ograniczają bardzo mocno podaż, no to ograniczona podaż też może uruchomić taki proces, że z kolei tych mieszkań przynajmniej na rynku pierwotnym będzie stosunkowo mało i to też będzie czynnik, który będzie sprzyjał raczej wzrostowi cen, a nie spadkowi, więc nie ma jeszcze takiego mądrego, który by dobrze prognozował ceny na jakimkolwiek rynku, w tym rynku nieruchomości. No dobrze, to teraz jeszcze pytanie takie bym miała odnośnie samych kredytów, bo to jest kwestia może też w tym kontekście 2%, 0% i w ogóle w jakim kierunku iść, panie Mariuszu, bo to jest tak, że dlaczego więcej ludzi mogło się starać o ten kredyt i więcej ludzi mogło ten kredyt dostać? Dlatego, że ich zdolność kredytowa po prostu wzrosła. I tam była w pewnym momencie mowa, że wzrosła u niektórych na przykład o 60% zdolność kredytowa. I ja mam pytanie, jak ona mogła wzrosnąć i czy ona wzrosła tylko na papierze, czy rzeczywiście? Bo jak tylko na papierze, to widzę w tym pewne niebezpieczeństwo co do możliwości spłacania takiego kredytu realnie. Za chwilę na to pytanie odpowiem, natomiast jeszcze uzupełniając poprzednią wypowiedź, gdy myślimy o tym, czy zastanawiamy się, czy mieszkania staniały realnie, czy wzrosły, też powinniśmy uwzględnić wzrost wynagrodzeń, prawda? Bo one na przykład w ubiegłym roku nie nadążały za inflacją, w związku z tym tak z punktu widzenia osoby, nabywcy mieszkania, to one jednak były droższe, dlatego że po prostu niestety inflacja, ale wynagrodzenia dopiero od sierpnia tego roku, czy kilka miesięcy wynagrodzenia przekraczają, wzrost wynagrodzeń przekracza tempo inflacji. To tak gwoli uzupełnienia. Natomiast odnośnie pytania pani redaktor, to tak, ona wzrosła z dwóch powodów. Po pierwsze, ten kredyt, istota tego kredytu jest to, że on jest
tańszy niż kredyt na warunkach rynkowych, czyli obsługa jego jest tańsza, a więc zdolność kredytowa automatycznie rośnie, no bo po prostu mniejszą część tego naszego budżetu domowego musimy przeznaczyć na spłatę odsetek. I jeszcze jest jeden element, który jest bardzo istotny, mianowicie to, że wiemy z góry, ile będziemy płacili, czyli że to nie jest oprocentowanie zmienne, ale oprocentowanie stałe, a więc z punktu widzenia kredytodawcy on nie musi nakładać tego dodatkowego ryzyka na stopy procentowe, czy one wzrosną, spadną, mogą wzrosnąć i wtedy ryzyko takiego kredytu jest większe. Stąd też zdolność kredytowa niewątpliwie dzięki temu programowi, dla tych, dla których może on być zastosowany, wzrosła. Ale czy to nie jest ryzyko? Bo to jest zdolność, która wzrosła na papierze. Nie na papierze, dlatego że, jeszcze raz powtórzę, po pierwsze, kredyt jest tańszy, czyli wiemy, bo takie jest założenie programu. On kosztuje 2%, nie będzie kosztował więcej przez te 10 lat. Znaczy ja rozumiem pewną kwestię pewności, natomiast ten człowiek miał określony zasób pieniędzy i z tego określonego zasobu będzie to spłacał. I ja to tylko mam na myśli. Ale teraz odnieśmy się jeszcze do jednej kwestii, do tego zerowego, potencjalnie zerowego kredytu, bo jednak on gdzieś tam był i gdzieś on tam jest w pewnej przestrzeni. To wtedy by jeszcze ta zdolność kredytowa wzrosła. Ale tu koncepcyjnie sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Kredyt 2% i kredyt 0%. Różni się de facto, jeśli chodzi w praktyce, 2%, ale to się przekłada na 10 tysięcy złotych rocznie w kieszeni dla kredytobiorcy, dla takiego, który weźmie 500 tysięcy. No bo 500 tysięcy, 2% to 10 tysięcy oszczędności, jeśli będzie na zero, a w stosunku do tego co dwa. Czyli jego obciążenie będzie nieco niższe, więc zdolność kredytowa trochę wzrośnie. No to jeszcze teraz powinniśmy przeliczyć, czego pewnie tu na miejscu nie jesteśmy w stanie zrobić, na jakie to się przenosi wtedy obciążenie dla budżetu państwa, który do tych kredytów przelicza, dopłaca, bo trzeba byłoby wtedy spojrzeć, ile potencjalnie tych wniosków może zostać złożonych, między 2 a 0, o ile wzrasta kwota dopłaty i w związku z tym wtedy przeliczyć, jak to obciąża budżet. Oczywiście tak, tylko jeszcze tutaj jest ta kalkulacja jest odrobinę bardziej skomplikowana, ponieważ z punktu widzenia kredytobiorcy to on się odnosi do rynkowej ceny kredytu, a z punktu widzenia finansującego, czyli budżetu, to odnosimy to po jakim oprocentowaniu budżet się finansuje, tak czyli jest, emituje oczywiście obligacje. Tak, jasne. No ale dobrze, ponieważ my tak rozmawiamy tutaj też o różnych kredytobiorcach, to bym chciała też o różnych kredytobiorcach kilka zdań. A do pana doktora Gąsińskiego pytanie związane z różnymi kredytobiorcami, bo to jest pewna grupa, która w określonym przedziale czasowym wzięła kredyt, no i która spełnia określone warunki. Ale jest też mnóstwo osób, które mogą w jakimś tam stopniu tych warunków nie spełniać, chociaż w części je spełniają. No i w niewłaściwym czasie może kredyt wzięli. No i skutek jest tego taki, że mają kredyt na normalnych warunkach rynkowych. I kiedy je wzięli i do tego jeszcze zostali zachęceni do stałych stóp procentowych, no bo takie były zachęty i na przykład wzięli je na 8-9% taki kredyt, a dzisiaj przypominamy, inflacja to jest 6,6, to najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. A to miesięcznie, nie? Rok do roku. Wzrost 6,6. Będzie około 10%. Komisja Europejska wyszacowała na 11,2, jeżeli już chcemy się takimi konkretnymi danymi posługiwać. No, ale pytanie jest, że jeżeli kiedyś na koniec roku, czy też w przyszłym roku, powiedzmy, ona jeszcze spadnie, będzie na przykład w przyszłym roku, daj Boże, 5-4% i oprocentowanie spadnie, to nie będzie tak, że ta część ludzi zostanie przez 5 lat z tymi stałymi stopami na 8-9 i będą się z tym źle czuć, tak powiem. No, powiem wprost, podejmując decyzję zakupu mieszkania, wybieramy... Brutalnie. Tak, wybieramy stałą czy zmienną. Jeśli ktoś wybrał stałą stopę procentową, to zabezpieczył się przed ryzykiem wzrostu, bo tak naprawdę zabezpieczamy się przed ryzykiem wzrostu, ale niestety musi się pogodzić z tym, że jeśli stopy procentowe będą spadać, to no, więcej nadpłaca niż rynkowo, ale ma spokojne życie, takie psychiczne, że nie obawia się tego, że nastąpi jakaś sytuacja ekstremalna. Nawet jak nastąpi sytuacja ekstremalna, która spowoduje wzrost stóp procentowych, to on może spać bezpieczne. To dlatego daje to, te stała stopa procentowa, można powiedzieć, daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności, ale niestety... Ale nie zakłada pan, że przez 5 lat znowu będzie rosła inflacja? Ja myślę, że zakładamy spadek. Tak, przez ostatnie... Bądźmy realistami. Rada Polityki Pieniężnej przez ostatnie
tam 2 miesiące obniżyła te stopy procentowe, ale z uwagi na to, że inflacja spadała, ale w najbliższym czasie te stopy, one będą utrzymywane na takim poziomie, jakim są, bo to jest takie podejście zdroworozsądkowe, że nie można zbyt szybko obniżać stóp procentowych, a to bezpośrednio nie będzie się przekładało na zmianę oprocentowania kredytów mieszkaniowych i innych kredytów, no dobrze, w bankach. Czyli polecamy nadal ten kredyt, a nie akurat ja polecam zamianę wybór, na... Wybór stabilności. Jeśli mamy poczucie stabilności i jesteśmy w stanie spłacać ratę o stałej stopie procent, to znaczy, że możemy spać spokojnie i tak naprawdę życie to pewnego rodzaju ruletka. I czekać na podwyżkę wynagrodzeń. Dobrze, rzeczywiście wtedy będzie... Możesz o tych stopach uzupełnić jednym zdaniem, bo to też jest pewno warto... zauważenia, że my cały czas mamy stopy procentowe niższe niż inflacja, co jest pewnym ewenementem i są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, którzy to mocno krytykują. Więc w tym sensie, mimo tego, że to procentowanie nawet stałe jest dość wysokie, no to i tak jest niższe najczęściej niż obecna inflacja i prawdopodobnie inflacja również w przyszłych latach, co jest jakimś ewenementem naszego kraju na tle innych krajów, więc w tym sensie nawet takie stałe oprocentowanie i tak jest in plus dla człowieka, który żyje w warunkach inflacji 10%. No tak, tylko że od razu musimy powiedzieć, że to jest inflacja średnioroczna, o której pan mówi, rok do roku 6,6, miesiąc do miesiąca wzrost najnowszy 0,3, więc to trochę inaczej wygląda, żeby też ktoś nam nie zarzucił, że mówimy o jakiejś 11% inflacji, a takiej rok do roku czy miesiąc do miesiąca absolutnie nie ma. Tutaj jakby schodzimy w dół, średnioroczna to jest trochę co innego. Arkadiusz Pączka, pytanie moje jest takie, a może, bo pan troszkę o tym chyba powiedział, właśnie nawiązać do tego, co proponuje Lewica, czyli mówi o tym, żeby już nie pędzić tak bardzo, jak rozumiem, w kierunku nabywania za wszelką cenę kosztem braku lub nie braku zdolności kredytowej do własności, tylko po prostu pójść bardziej w kierunku lokali na wynajem. Tam jest oczywiście mowa o tych setkach tysięcy budowy takich mieszkań, ale mamy przecież coś takiego jak TBS-y, mamy coś takiego jak SIM-y, które trochę też pozwalają na regulację polityki społecznej w regionie, bo tam wtedy można ściągać odpowiednie osoby do regionu na przykład i dawać im te mieszkania, czy dawać, no to jest dojście do własności. No mamy w końcu komunalne mieszkania, które można też rewitalizować. No jest parę rozwiązań, może w takich kierunkach bardziej. Tym bardziej, że jak pokazywała dyskusja, mamy też problem pustostanów, których można w jakiś sposób wyremontować. Lewica opierała swój projekt, pamiętam chyba, na rozwiązaniach austriackich. Tam nie poznaliśmy szczegółów, tak, ale pamiętam, że o tym było bardzo głośno. Znaczy z pewnością temat mieszkań na wynajem, on będzie ciągle w dyskusji. Znaczy, tylko że jak patrzę przez pryzmat doświadczeń i tego, co mieliśmy przy Mieszkaniu Plus, że jednak jako państwo, jako deweloper się nie sprawdziło, bo chciało budować w określonej cenie, a jednak okazało się, że nie da się budować taniej niż rynek, no to tutaj mam mieszane uczucia. Znaczy jednak myślę, że zacznijmy od tego, że problem jest, i to było zresztą zdefiniowane, problem jest w gruntach, problem jest w planach zagospodarowania przestrzennego. To są te większe wyzwania, przed którym jest polityka publiczna, jakie jest mieszkalnictwo. I to powoduje, że programy mieszkaniowe są tak trudne i tak bardzo się nie udają. My w dosyć szybkim tempie, i to niestety ja tu publicznie skomentowałem ten punkt z umowy koalicyjnej trzech partii rządzących, że po roku będziemy w tym samym miejscu. Że za rok 2024, jeśli się spotkamy i zapytamy o politykę mieszkaniową, to będziemy w tym samym miejscu. Się nie powiało w tym miejscu. Dużo się nie zmieni. Niestety, no bo to jest bardzo długotrwały proces. My teraz nie spowodujemy to, że nagle deweloperzy, patrząc przez pryzmat tego popytu, zaczną szybko budować i taniej w bardzo szybkim tempie. No niestety, to się nie zmieni. No, ja wiem, że trochę są, zaczęli, nie? To trochę zaczęli. Znaczy, jakbyśmy to połączyli, to w ogóle jest duży pesymizm, bo tak spotkamy się w tym miejscu i będzie tak samo, a ceny będą dalej rosły. Dobrze, ale znaczy odłóżmy to na bok. Ja bym chciała jeszcze, żebyśmy chociaż dwa słowa powiedzieli, ile zdążymy, o takim rozwiązaniu, które się z tym stricte blisko bardzo wiąże, a które jest rozwiązaniem bardzo świeżym, skierowanym przez rząd do Sejmu. Mam na myśli, panie Mariuszu, wakacje kredytowe. Czy wakacje kredytowe powinny być dalej? Tylko powiedzmy z tym warunkiem, tak, progów, o których jest mowa, czyli ten próg dochodowy, próg wielkościowy, czy należy je zlikwidować, bo one były takim zabezpieczeniem przed skokiem inflacji, a tymczasem inflacja spada, więc jakby celu nie ma.
Moim zdaniem to powinno być zlikwidowane, ponieważ to zostało wprowadzone wtedy, kiedy bardzo mocno rosła inflacja i rosły stopy procentowe, czyli gospodarstwa domowe szokowo doznały uszczerbku swojej sytuacji. Obecnie już mamy wynagrodzenia rosnące szybciej od inflacji, a także stopy procentowe są niższe. Nie oznacza to, że gospodarstw domowych, które są w trudnej sytuacji, nie należy wspierać. Ale mamy przecież, to się nazywa chyba Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. I tam w sytuacji, kiedy gospodarstwo domowe wykaże, że rzeczywiście znalazło się w trudnej sytuacji, należy wyciągnąć pomocną dłoń i pomóc ten trudny okres przetrwać bez żadnej licytacji nieruchomości czy bankructwa gospodarstwa domowego. Jak najbardziej tak. Ale program jako Gospodarstwa Krajowego to przez niego przechodzi. Dobrze, czy nie powinno być? Nie powinno być wakacji? Tak króciutko, bo kończymy. Tak czy nie? Uważam, że nie powinno być, bo... Nie powinno być. Nie, bo to tylko stymuluje, czy to wzmaga redystrybucję. Zobaczymy, jak to będzie, bo trafiło do Sejmu, będzie już nowy Sejm i zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję uprzejmie za udział w debacie, dziękuję również Państwu. Do zobaczenia w następnej debacie. Do zobaczenia.